Moi drodzy pielgrzymi, wiem, komu uwierzyłem. Z takim przesłaniem w tym roku pragniecie pielgrzymować na Jasną Górę. Te słowa wyjęte z listu do Tymoteusza, jak słyszymy, sformułowane są w trybie twierdzącym. Wiem, komu uwierzyłem. Ale myślę, że na czas pielgrzymki, a więc także na czas rekolekcji, bo pielgrzymka to rekolekcje, warto by może to zdanie sformułować w trybie pytającym. Czy wiem, komu uwierzyłem? Człowiek bowiem musi sobie nieustannie stawiać pytania. Musi te pytania stawiać także, czy może przede wszystkim w odniesieniu do spraw najważniejszych. A sprawy dotyczące wiary są dla człowieka sprawami najważniejszymi. Jeśli się nie pyta, to człowiek się nie rozwija. Nawet jeśli pojawiają się wątpliwości, to należy je przyjąć, bo wiara bez wątpliwości może być wiarą wątpliwą. I dlatego dzisiaj patrzymy najpierw na ten obraz Boga, który przynoszą nam czytania. Dzisiejszej niedzieli przecież wcale nie dobrane specjalnie. To dzisiaj w tym miejscu Pan do nas przemawia. Jaki obraz Boga odnajdujemy w tych dzisiejszych czytaniach? Najpierw jest to obraz Boga, Syna Bożego Chrystusa, który fascynuje Jego uczniów. Uczniowie są zafascynowani Chrystusem. Po czym wiemy, że są zafascynowani? Dlatego, że Go proszą, aby ich czegoś nauczył. Tak jest zawsze przecież w relacji także do drugiego człowieka. Kiedy jesteśmy zafascynowani czyjąś postawą, prosimy, aby nam pomógł żyć podobnie jak On, postępować podobnie jak On. I dzisiaj do Chrystusa przychodzi jeden z Jego uczniów i w imieniu wielu mówi: Panie, naucz nas się modlić, jak Jan nauczył swoich uczniów. Mówimy o ludziach, dla których modlitwa była rzeczą codzienną, oczywistą, którzy żyli rytmem modlitwy. Jeżeli więc ten uczeń przychodzi do Chrystusa i prosi, aby nauczył modlitwy, to znaczy, że ta modlitwa Chrystusa była inna niż ta, której do tej pory uczestniczyli. Byli nią zafascynowani. I Chrystus spełnia tę prośbę i mówi: kiedy się modlicie, mówcie. Myślę, że samo już to stwierdzenie Pana Jezusa daje nam wiele do myślenia. Kiedy się modlicie, mówcie. Mówcie to znaczy rozmawiajcie. Mówcie to znaczy powierzcie Ojcu to wszystko, co jest waszą radością i waszą troską, waszym bólem i waszym doświadczeniem. Powierzcie Mu także wszystkie wasze wątpliwości. Mówcie do Niego. On was wysłucha. Ale Chrystus, i tu jest nowość tej modlitwy, każe do Boga zwracać się Ojcze, czyli Abba, czyli inaczej mówiąc, tatusiu. W świecie, w którym nie było wolno wypowiedzieć imienia Boga, powiedzieć o Bogu tatusiu, to jest rewolucja, to jest coś niepojętego. Dzisiaj Chrystus przekracza w nauczaniu o swoim Ojcu i o modlitwie wszystkie dotychczasowe granice. Mówić do Boga tatusiu. I myślę, że niekiedy warto tę modlitwę pańską, której Pan Jezus dzisiaj nas uczy, odmawiać w taki sposób, aby każde wezwanie zaczynać właśnie od tego Ojcze. Ojcze, któryś jest w niebie, Ojcze, święć się imię Twoje, Ojcze, przyjdź królestwo Twoje. Ta modlitwa w ten sposób wypowiadana wprowadza nas w jeszcze większą bliskość z samym Bogiem. Ale Chrystus uczy także
pewnej cechy modlitwy. Mówi o tym dzisiaj w przypowieściach. Tej cechy, którą możemy nazwać wytrwałością, cierpliwością. I kiedy zestawimy sobie te dwa fragmenty dzisiejszej Ewangelii, te dwie przypowieści o tym człowieku, który przychodzi, aby użyczyć mu chlebów, przychodzi w nocy. I kiedy zetkniemy to z tym, co słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu, o tym, jak Abraham wstawia się za Sodomą i Gomorą, to dostrzeżemy właśnie tę cechę modlitwy. Abraham bowiem stoi z Panem Bogiem na gruncie sprawiedliwości i targuje się z Nim po żydowsku, schodząc coraz bardziej i mówiąc może 50, może 10. I Pan Bóg zgadza się na to. Ciągle stoją na gruncie sprawiedliwości. Abraham wychodzi z założenia, że skoro jest kilku sprawiedliwych, to nie powinna spotkać kara całego miasta. Kara, jak wiemy, spotyka. Nie znalazło się tam nawet tylu sprawiedliwych. Chrystus uczy o tym, że modlitwa, albo też człowiek w modlitwie, musi być natarczywy. Natarczywy. Abraham nie był natarczywy. Zrezygnował. Nie wiemy dlaczego. Czy bał się, czy wstydził, czy uważał, że to jest wystarczająca liczba. Nie był natarczywy w modlitwie. A dzisiaj Chrystus domaga się natarczywości, bo jeżeli nawet ten człowiek, który leży w łóżku i jest północ, nie wstanie dlatego, że przyszedł przyjaciel, nie wstanie dlatego, że potrzebuje on chleba, to wstanie dlatego, że jest natarczywy i pójdzie i mu da to, czego potrzebuje. Modlitwa więc, zwłaszcza w tych sprawach ważnych, musi być modlitwą natarczywą. Ale trzeba też pamiętać o tym, że w modlitwie mówimy do Boga tak długo, aż nie usłyszymy Jego odpowiedzi. I modlitwa nie służy temu, abyśmy uniknęli czegoś, co przed nami, albo żeby ją traktować w sposób magiczny. Modlitwa służy ku temu, abyśmy jak Chrystus w godzinie próby potrafili przejść przez to doświadczenie, które nas spotka. Taki jest przecież wymiar tej modlitwy, jaką Chrystus wypowiada w Ogrójcu. To jest przykład modlitwy natarczywej i to jest też przykład modlitwy pełnej ufności. Tam Chrystus mówi do Ojca: Abba, Rabuni. Dzisiaj jesteśmy pouczeni tym Słowem Chrystusa dotyczącym modlitwy, dotyczącym naszego obrazu Boga. Boga, który dzisiaj pokazuje nam się jako Bóg miłosierny, bo On dał swojego Syna, który za nas złożył ofiarę ze swojego życia. Już nie na zasadzie sprawiedliwości, ale na zasadzie miłości. Chrystus wszedł inną drogą, drogą miłości. I gdy wracając do hasła tegorocznej pielgrzymki, czytamy ten fragment listu do Tymoteusza, to tam wcześniej nieco odnajdujemy jeszcze inne wskazania, ważne myślę dla nas wszystkich. Bowiem jest tam mowa o tym, abyśmy mieli w sobie ducha odwagi, ducha świadectwa Ewangelii i także umiejętność trzeźwego myślenia. Myślę, że te wszystkie elementy są człowiekowi wierzącemu konieczne i niezbędne. Odwaga, gotowość do świadectwa i trzeźwe myślenie. Jeśli czegoś brakuje dzisiaj ludziom i u nas, i gdzie indziej, to tego trzeźwego myślenia, to znaczy myślenia racjonalnego. Jesteśmy w takim czasie i w takiej sytuacji, gdy to wspólnota wierzących, Kościół, musi wzywać innych, żeby myśleli racjonalnie, żeby poruszali się swoim umysłem, żeby widzieli, że zakłamują rzeczywistość człowieka, że zakłamują rzeczywistość świata, zmieniając nazwy i pojęcia. To nie jest obraz trzeźwego myślenia, to jest obraz myślenia zaczadzonego,
Trzeźwe myślenie człowiek wierzący wynosi ze swojej modlitwy, z rozpoznania tego, czego chce Bóg. I to trzeźwe myślenie na siebie, na świat otaczający, prowadzi go później do świadectwa, które powinien wyrażać odważnie. Sam udział w pielgrzymce jest już waszym świadectwem, które dajecie Chrystusowi, które dajecie Bogu. To jest wasze świadectwo dawane wobec świata. Trzeba, żeby to świadectwo było mocne, żeby było odważne, żeby było w nim wiele tego trzeźwego myślenia, o którym mówi apostoł. A jest ono nam potrzebne po to, aby także dzisiaj, jak i kiedyś, ciągle na nowo wstawiać się za innymi. Bo przecież każdy z nas jest powołany do tego, żeby myśleć o innych, a nie tylko o sobie. Myśleć o innych w tym najważniejszym wymiarze życia wiecznego. A więc myśleć także o tych, którzy lekceważą to, co związane jest z prawdą Bożą. I tych, którzy Chrystusa nie znają, i tych, którzy znają, a Go odrzucili, albo są wobec Niego obojętni. To jest także nasze zadanie. W tym znaczeniu nic się nie zmieniło. Bóg ciągle poszukuje tego może jedynego sprawiedliwego człowieka, dzięki któremu będzie mógł okazać swoje miłosierdzie innym. I być może to ktoś z was jest tym sprawiedliwym, którego Bóg ciągle szuka. Szuka go nieustannie. To odczytujemy także dzisiaj ze Słowa Bożego. Bóg szuka ludzi sprawiedliwych. Zawsze tak było i dzisiaj nie jest inaczej, że świat oparty jest raczej na tej mniejszości, która jest wierna temu, co dobre. Wierna jest pewnym zasadom i dzięki temu ten świat jeszcze ciągle istnieje. Bóg ciągle szuka człowieka sprawiedliwego. I dzisiaj widzimy, jak ważna jest to postawa, jak konieczna i niezbędna. Także wtedy, gdy człowiek wierzący narażony jest na krytykę czy szyderstwo z racji tej, że wierzy, że chce zachowywać zasady, które się ośmiesza, przedstawia się jako nieżyciowe. Wszystko to, co dotyczy życia człowieka, poczynając od czystości, od wierności małżeńskiej, od wierności zobowiązaniom przyjętym święceniom, gdzie tak łatwo się dzisiaj stosuje kryteria czysto ludzkie, a przecież to są zobowiązania i to są pewne zasady, które człowieka mają prowadzić dobrą drogą. I jeśli w tym wszystkim słyszymy i odnajdujemy ten krzyk śmiechu, to możemy być pewni, że jesteśmy na dobrej drodze. I jeżeli kiedykolwiek będziemy wątpić w to, że jesteśmy na dobrej drodze, przypomnijmy sobie tę dzisiejszą Ewangelię. Przypomnijmy sobie to targowanie się Boga i Abrahama o tego sprawiedliwego człowieka. Słowo Boże dzisiejszej niedzieli mówi nam, bracia i siostry, o tym, że Bóg szuka odrobiny dobra w człowieku. Wystarczy odrobina dobra, aby Bóg mógł, można powiedzieć, zahaczyć się o coś i tego człowieka pociągnąć ku sobie. I my również jesteśmy do tego wezwani, do tego, aby to dobro w nas było i aby przez nasze życie i nasze świadectwo to dobro było w innych, a jeśli nawet nie, to żeby dzięki naszemu dobru, naszemu życiu, Bóg potrafił okazać miłosierdzie wszystkim innym. Dla Chrystusa nie ma sytuacji beznadziejnych. I także dla ucznia Chrystusowego nie może być nigdy sytuacji beznadziejnych. Amen.